Ślub w urzędzie stanu cywilnego może stać się przeżytkiem. Nowe przepisy, które weszły już w życie, pozwalają nowożeńcom na uruchomienie wyobraźni i większe emocje. Dla wielu osób ślub to ważny moment w życiu. Wszak wiążemy się z kimś aż do grobowej deski. Na wyjątkową oprawę składa się wiele elementów. Pan i panna młoda dopracowują wszystkie szczegóły na długo przed samą uroczystością. Często znaczenie ma nawet data ślubu. Sposób, w jaki się pobieramy, także. Jeszcze do niedawna przed narzeczonymi stał prosty wybór. Ślub cywilny czy kościelny. Większość par decyduje się dziś na ten pierwszy. Od marca dylematów może być więcej. Wariacji na temat ślubów przybędzie. Na pewno takim największym nowum to są te śluby poza lokalem. Nie będzie takiej konieczności, żeby tutaj przyjść do urzędu i w urzędzie zawierać związek małżeński. No z różnych względów, pary mają różne potrzeby, więc pewne obostrzenia na pewno będą, ale i koszt oczywiście, tak? Bo taki ślub będzie kosztował 1000 zł. Tradycyjne scenariusze mogą już odejść do lamusa. Komu nie odpowiada podniosła atmosfera, ma szansę zapewnić sobie inne emocje. Musi być jednak bezpiecznie i stosownie do uroczystości. Jest to jeden z najszczęśliwszych dni w sumie w życiu. Powinien być przynajmniej. To czemu nie miałby być w jakimś takim miejscu dla obojga przyjemnym? Na jakiejś plaży może, albo na latarni morskiej? W parku. No gdzie? Nawet na pływalni fajnie by było, nie? No gdzie jeszcze? W lesie. A pani jest bardziej za takim tradycyjnym braniem ślubu w budynku, czy...? Nie, ja lubię takie trochę wariackie wszystko. Całe życie, żeby było na wariackich papierach. Na wesoło. No jestem prawicowcem, więc niestety jestem za tradycyjnym ślubem. Ale pomysły mogą być bardzo ciekawe. Bardzo często, nie wiem, widziałem w internecie na przykład. Dużo różnych fajnych pomysłów. Może zmiana ustawy przekona żyjących na kocią łapę do zawierania związków małżeńskich. Na przestrzeni lat coraz mniej par decyduje się na formalizowanie wspólnego życia.